Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj pokażę wam niesamowity trik z opresorem. Fantastycznym motocyklem, którym możemy latać. Mamy odrzutowy dopalacz, ale dzisiaj nie będziemy posługiwać się odrzutowym dopalaczem. Jak już pewnie wiecie z tytułu filmu, będziemy starali się przetrwać w powietrzu jak najdłużej i dzięki trikowi, który wam teraz sprzedam, będziecie mogli przebywać, mam nadzieję, że przez nielimitowany czas nawet w powietrzu. Żeby wam to zademonstrować, przelecimy sobie dzisiaj wzdłuż tego jeziora, przez środek, motocyklem, nie używając ani razu dopalacza. Może i nawet z powrotem uda się obrócić. Zobaczymy, jak mi starczy czasu. Więc na czym ten trik polega? Na padzie po prostu dajmy gałkę do siebie, tak żeby lecieć do góry, tak? I trzymamy ją, dopóki motocykl nie zrobi w powietrzu dwóch obrotów. Nie wiem, podczas tego drugiego obrotu zyskuje wysokość i nie traci zbytnio prędkości lotu. Tak to odkryłem przed chwilą i powiem wam, że wygląda to dziwnie, ale działa. Więc no co, zaczynajmy. Zjeżdżamy sobie z góry, żeby nawet nie używać tutaj dopalacza. Cyk. Tak, jesteśmy sobie bardzo wysoko. Lecimy. Lecimy, lecimy. I lecimy, lecimy, lecimy. Tracimy mocno, mocno wysokość. I uwaga, robimy jeden obrót. Drugi obrót. I dalej możemy lecieć. I tak lecimy, lecimy, lecimy. Zobaczcie, jestem już przy samej wodzie. Przy samej wodzie i znowu obrót. Znowu obrót. I wracamy na... To jest dziwne, naprawdę. Ale dzięki temu można naprawdę chyba przez cały czas być w powietrzu, nie używając ani razu dopalacza. Na wszelki wypadek mam uzupełniony, jakbym miał spaść tutaj do wody. Ale zobaczcie, chyba nie ma takiej potrzeby. Nawet nie wciskam gazu. Po prostu sobie lecę, używając mojego motocykla jako szybowca. I naprawdę to działa. Także cały czas do góry ciśniemy w ten sposób. On robi takie dziwne dwa obroty w powietrzu, jak mamy otwarte skrzydła. I cały czas możemy się utrzymywać w powietrzu bez jakichś większych problemów. Używajcie tego triku, żeby wygrać się z waszym kolegą. Załóżcie się z nim. Ja będę przebywał dłużej na opresorze w powietrzu niż ty. Założymy się? On, okej, kto poleci dalej? Kto poleci dalej, nie używając dopalacza? Proszę bardzo, ja z tobą wygram, zobaczysz. I zobaczcie, dzięki temu trikowi jestem w stanie bez problemu przelecieć już całe jezioro wzdłuż, przez środek, tak? I cały czas jestem w powietrzu, cały czas mogę zyskiwać tą wysokość. Cyk. I jeszcze jeden obrót możemy zrobić, może nawet trzy obroty zrobić i jeszcze wyżej wzlecieć, ale już przy czwartym obrocie no troszeczkę tracimy tą prędkość i wtedy zaczynamy spadać jakby do tyłu. Ale możemy sobie nawet trzy obroty zrobić, jeśli chcecie. Myślę, że dwa to jest optymalnie, bo po prostu wracamy na swój tor lotu, taki jak mieliśmy pierwotny. I tym oto trikiem przeleciałem dwa razy jezioro bez większych problemów. O, i teraz zwolniłem już za bardzo. I już nie wiem, czy uda się ten trik zrobić. Mogłem oczywiście go kontynuować, ale tu już chciałem sobie wylądować. I już chyba... już chyba za wolno leciałem. Tak, ale można by było w ten sposób długo się utrzymywać w powietrzu. Tylko nie można pozwolić do tego, aby motocykl za wolno leciał. Jeśli będzie leciał za wolno, to wtedy nie zrobi nam tych dwóch obrotów w powietrzu. I myślę, że dzięki temu, ja teraz sobie przeleciałem trzy razy przed tym odcinkiem, przeleciałem sobie jezioro, nie ma żadnego problemu, żeby sobie coś takiego zrobić i przelecieć na przykład całą mapę na motocyklu, nie używając w ogóle dopalacza ani razu. Także koniecznie sobie to spróbujcie. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.